mi kolejny odcinek w serii fotowoltaicznej. Dzisiaj na temat prezentacji rozwiązania, może w taki trochę sposób nietypowy, rysuj swoje rozwiązanie. Rysuj, czyli nie opowiadaj mi o nim tylko. Nie oczekuj mojej wyobraźni w aspektach technicznych. Ale też z drugiej strony nie przychodź już tylko z katalogiem i z diagramem, nie pokazuj mi tego, co rozrysowały inne osoby. Rozrysuj mi to na swojej czystej, pustej kartce, na kartce, którą mi zostawisz. Czyli nie rozrysowuj tego w swoim zeszycie, który zabierzesz ze sobą w notatniku i tak dalej, ale rozrysuj rozwiązanie, pokaż to, jak będzie podłączona twoja instalacja w porównaniu na przykład do instalacji konkurencyjnych, jeżeli, szczególnie jeżeli są mocne różnice techniczne, technologiczne. Rozrysuj to na kartce, którą dołączysz do oferty, do wydrukowanej wizualizacji, do wszystkich parametrów, diagramów, tabelek i innych materiałów papierowych, które zostawisz klientowi. Jaki plus ma rozrysowywanie? Otóż taki, że jesteśmy w stanie budować napięcie. Nie pokazujemy od razu wszystkiego, pokazujemy to, co chcemy pokazać w tym momencie, w którym chcemy to pokazać. Powiesz mi: Marcin, ale ja nie umiem rysować. Odpowiem ci: Stefan, naucz się! Naucz się rysować proste rzeczy. Panel jest prostokątny. Kabel jest jakąś linią. Proste, nie wiem, formuły, proste figury, proste kształty. To naprawdę nie chodzi o to, żeby narysować indiańskiego mustanga w biegu. Ja też tego nie potrafię. Ale rozrysowuj swoje rozwiązania dla klienta, razem z klientem, angażuj go w to, co tworzycie, tłumacz na bieżąco to, co robisz, zachęcaj do zadawania pytań i wtedy zobaczysz, że powstaje rozwiązanie, które podobne jest do tej metafory, której użyłem już 20 lat chyba, a mianowicie do metafory klocków, a nie budowli z klocków. Dzień dobry, panie kliencie, przynoszę klocki w pudełku. Zbudujmy coś, co będzie dla ciebie najbardziej odpowiednie. Zamiast sformułowania przynoszę żyrafę ułożoną z klocków, czy chce pan żyrafę, albo przynoszę jacht, albo przynoszę zestaw srebrnych sztućców zrobionych z klocków. Wszystkiego dobrego. To były moje 2 minuty. Rozrysowuj swoje rozwiązanie. Dzięki.